Sofio, musisz to mi koniecznie powiedzieć. Nim zamienię pierścionki, muszę o tym wiedzieć. I cóż, że przeszłej chwili byłaś już gotowa dać słowo mnie. Ja w ten czas nie przyjąłem słowa. Bo i cóż mi po takim wymuszonym słowie? W ten czas bawiłem bardzo krótko w sobie całuję. Nie byłem taki próżny, ażebym się łudził, że jednym mym spojrzeniem miłość tobie wzbudzi. Ale małżeństwo, Zosiu, jest rzecz wielkiej magii. Radź się serca własnego. Niczyjej powagi tu nie słuchaj. Ni stryja gruź, ni namów cioci. Jeśli nie czujesz dla mnie nic oprócz dobroci, może te zaręczyny czas jakiś odwlekać. Więzić twej woli nie chcę. Będzie, Zosiu, czekać. Nic nas nie nagli. Zwłaszcza, że wczoraj wieczorem dano mi rozkaz zostać w Litwie instruktorem w pułku tutejszym. Nim się zmykany wyleczy. I cóż, kochana Zosiu? Na to Zosia rzecze, wznosząc głowę i patrząc w oczy nieśmiało. Nie pamiętam już dobrze, co się dawniej działo. Wiem, że wszyscy mówili, iż za mąż iść trzeba za panem. Ja się zawsze zgadzam z wolą nieba i z wolą starszych. Potem, spuściwszy oczęta, dodała. Przed odjazdem, jeśli pan pamięta, kiedy umarł ksiądz Robak w ową burzę nocną, widziałam, że pan jadąc żałował nas mocno. Mając to w głowie, często też miałam na ustach imię pana. Było to w Wilnie na zapustach. Panny mówiły, że ja jestem zakochana. Już ci, jeżeli kocham, to już chyba pana. Tadeusz rad z takiego miłości do wody wziął ją pod rękę, ścisnął, wyszli do ogrodu.